z podziękowania i uznania dla samych pracowników spółki, bo oni sprawiają, że codziennie tysiące osób, dosłownie tysiące Opolan mogą dojechać do pracy, do przedszkola, do szkoły. W różnym celu jeździ się MZK i cały czas jest to bardzo popularny rodzaj transportu, bo w tym roku MZK przejedzie ponad 20 milionów osób, czyli będzie to rekord. Zmieniło się dużo, począwszy od pierwszych autobusów, które jak sobie mogę wyobrazić, bo takimi akurat nie jeździłem, ale pewnie były nie tak mocno wyposażone w konie jak w tej chwili mechaniczne, nie były elektryczne, nie miały Wi-Fi na pokładzie, a to jest coś, co w tej chwili w autobusach jest. Jest też cała informacja pasażerska, która mówi wprost, za ile autobus przyjedzie. Ja sam pamiętam, bo przecież przez wiele lat korzystałem z MZK, od dziecka, od przedszkola, jak po prostu się czekało, aż autobus przyjedzie, bo autobus był wtedy, kiedy przyjechał, a nie kiedy było napisane w rozkładzie. Nowe przystanki, nowe linie, to wszystko jest taki dorobek, który cieszy. Ten sezon zaczęliśmy od linii przyspieszonej z inicjatywy radnych, która się pojawiła i myślę, że po tych 70 latach trzeba powiedzieć, to jest fantastyczny rozwój, to jest też taki obraz nowoczesnego Opola, bo takie są te autobusy, tak je odbierają mieszkańcy. No i to jest też oczywiście nadzieja na to, że jeszcze kolejne rzeczy można zrobić. W ostatnich latach to naprawdę rewolucja, jeżeli chodzi o komunikację publiczną. Tak jak pani wspomniała, to kwestia przebudowy infrastruktury, ale przede wszystkim wymiany taboru autobusowego. Tutaj w ostatnich latach mamy nowe autobusy, które są doskonale przystosowane dla wszystkich pasażerów, bo i dla mam z wózkami z dziećmi, i dla małych dzieci, i dla osób z niepełnosprawnościami. Mamy autobusy niskopodłogowe, mają mocowania dla wózków inwalidzkich. Wszystkie zasady bezpieczeństwa, które są wymagane dla osób z niepełnosprawnościami, są w tych autobusach zachowane. I dlatego jesteśmy przekonani, że nasze autobusy w naszej miejskiej komunikacji publicznej mogą służyć wszystkim mieszkańcom i naprawdę wszystkich mieszkańców zachęcamy do tego, żeby korzystać. Są one klimatyzowane, nowoczesne, niskopodłogowe, ekologiczne. Zapraszamy naprawdę do tego, żeby przesiąść się z samochodu i zrobić coś nie tylko dla siebie, dla własnego komfortu, ale też dla środowiska, dla naszego miasta, żeby nie było tak zatłoczone i zdominowane przez samochody osobowe. A komunikacja publiczna jest naprawdę dzisiaj już na bardzo wysokim poziomie, jest przyjazna, mamy wszędzie dostępne biletomaty, można kupić bilet w autobusie, można kupić bilet na przystanku. Nie trzeba już szukać kiosku, w którym kupowało się kiedyś bilety. Także zapraszamy wszystkich mieszkańców do tego, żeby korzystali z naszej naprawdę bardzo dobrze funkcjonującej komunikacji publicznej. Historia naszej firmy pamięta również długi etap, kiedy nie kasownik, a konduktor był tą częścią systemu weryfikacji dostępu czy też prawa do przejazdu. To długa historia. Moi starsi koledzy, bo jak zaczynałem pracę, opowiadali mi, że te zespoły funkcjonowały niemalże jak drugie rodziny. Widać gołym okiem, ja myślę, przy okazji zwiedzania tej naszej wystawy, którą przy współpracy z Archiwum Państwowym w Opolu mogliśmy zorganizować. Ja myślę, że te poszczególne etapy, te, rzekłbym, kroki milowe będą widoczne. Nieskromnie jednak przyznam, że te ostatnie lata, ten wielki cykl modernizacyjny, inwestycyjny w cały system, w infrastrukturę, w tabor, w rozwiązania systemu informacji pasażerskiej, w rozwiązania wielokanałowych, multikanałowych systemów sprzedaży biletu, dostępności i autobusów, i biletów, że to jest ten okres, który jednak zasługuje na szczególne wyróżnienie.